Jest, dobra. Ciekawe, czy jak ja bym go uderzył, czy on by w ogóle cokolwiek zrobił. Nie... Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Palionowa. Oczywiście startuję za każdym razem w tym moim domku, no ależ trudno, no po to jest mój domek, żeby właśnie w nim wystartować, w końcu w nim zaczynam i zazwyczaj kończę odcinki. W każdym razie, widzowie, witam was bardzo serdecznie kolejnego dnia, bardzo się cieszę, że was tu widzę, mam nadzieję, że wy również się cieszycie, że widzicie film, mam nadzieję, że też wielu z was się cieszyło, że dzisiaj na przykład pojawił się film na kanale Szybson Plus, na który was serdecznie zapraszam, ponieważ słuchajcie, tutaj, jak widzicie, te filmy ogląda, no tak około 30-40 tysięcy osób, to jest naprawdę ogromne. Na ilość osób, no bo, znaczy zakładając, że każdy obejrzał raz, chyba, że ktoś obejrzał dwa razy film, co też się może zdarzyć, więc wtedy no trzeba liczyć, że pewnie raczej trochę mniej, że raczej nie 40 tysięcy, a po prostu gdzieś jakieś pewnie połowa, 20. W każdym razie, bo się wybiłem i już się pogubiłem, co chciałem powiedzieć. A, no wiem, że w każdym razie chodzi o to, że tutaj na kanale, jak widzicie, więcej ludzi ogląda niż na kanale Szybson Plus, a przecież i tu i tam jestem ja. Aha, widzowie. Więc mam nadzieję, że to was przekona do tego, żeby pójść na tamten kanał. I teraz mam do was taką jedną prośbę dzisiaj. Taka jedna bardzo prosta prośba. Wbij na mój kanał i po prostu zasubskrybuj. Będzie mi bardzo miło, jest to kanał Szybson Plus. Dzisiaj na przykład zmieniłem tam awatar i banner na niebieski. Dlaczego? Możecie wbić tam i wtedy się dowiecie z filmu, dlaczego tak się stało. Dobra, no a tu możecie zostawić łapkę w górę, ponieważ... O, wczoraj wiecie co zrobiłem? Wczoraj zrobiłem coś takiego, że poszedłem zmienić kolor z tyłu. I ile czasu mi to zajęło, w tym czasie musieliście zostawić łapkę w górę, coś tam i tak dalej. I myślę, że dobrym pomysłem będzie to powtórzyć, z tym, że nie będę teraz zmieniać koloru, tylko macie czas. O, słuchawki za krótkie. Uwaga, ja teraz rzucam tym tostem w tamtym kierunku. I próbuję tostem zmienić światło. Jak się zmieni, to będzie. Nie wiem, czy ja w ogóle trafię, a jak już trafię, to raczej to nic nie kliknie, ale dobra, próbujemy. Uwaga, zostawić łapkę w górę, uwaga, let's go. No, nie udało się, ale mam nadzieję, że wam się udało. Dobra, a więc wracając do Palionowa i do tego, co jest najważniejsze. Słuchajcie, chciałem pójść porozmawiać z Dave'em. Chciałem mu powiedzieć o tym, że w naszej willi, my to nazywaliśmy jeszcze willa? Nie, willa szefów, tak to nazywaliśmy, nie jeszcze willa. Szef Cave był, a to była willa szefów. Dobra, więc w naszej willi szefów jest, że tak powiem, produkcja X-ów. Odkryliśmy to wczoraj, chciałem to powiedzieć Dawidowi, ponieważ on również o tym powinien wiedzieć, ale nie mogę go znaleźć. Nie wiem, gdzie on jest, nie mogę się z nim skontaktować, nie mam zielonego pojęcia. I to jest, powiem wam szczerze, dosyć duży problem, ponieważ normalnie zawsze było, jak się z nim skontaktować, a teraz totalnie nie. Nie wiem, gdzie on jest. Jeżeli wy, widzowie, wiecie, gdzie w tym momencie jest Dawid, możecie mi napisać w komentarzach, może mi to jakoś rozjaśni sytuację. Ja przyznam szczerze, że totalnie nie mam pojęcia, gdzie on jest, a widzę, że X-y dalej się namnażają, co mi się oczywiście mega, ale to mega nie podoba. W każdym razie, skoro nie ogarniemy dzisiaj tego z Dave'em, ja też myślałem nad tym, żeby zmienić kolor X-a, ale wydaje mi się, że nie jestem na to gotowy. Ja wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy pochylić się na tym, żeby sprawdzić, co tak naprawdę się kryje w tamtym miejscu, ponieważ wczoraj odkryliśmy to miejsce, ale ono w ogóle nie jest przez nas zbadane. Nie wiemy totalnie, jak to wszystko wygląda, nie wiemy totalnie, co tam się tak naprawdę dzieje. Wiem, że tam jest duży młyn, więc wiem, że musimy się tam dostać niepostrzeżenie. A żeby się dostać niepostrzeżenie, potrzebujemy oczywiście niczego innego jak płotki na niewidzialność, więc biorę sobie aż dwie i w tym momencie już tam lecę. Jest noc, więc mam nadzieję, że nikt nie zauważy, nawet jak zauważa, te ziomeczki tu są. No, ale mi wybiegł tutaj, widzieliście po lewej stronie ekranu, kurczę, aż się wystraszyłem go. Dobra, lecimy w tamtą, no wiecie co, polecę sobie może elytrom, bo tak będzie szybciej, tak będziemy musieli koniec końców podlecieć do góry, a tak to tylko narażam swoje cenne życie na to, że mnie coś zaatakuje. Tu mi ostatnio wybiegł jeden X, kurczę, żeby mi teraz drugi raz nie wybiegł, bo się wystraszę. Zabiliśmy go wtedy, więc jest git. Dobra, tam jest zombie, tu jest git, wszystko. Dobra, karta dostępu, okej. Rzucamy kartę dostępu. Dobra, wydaje mi się, że tutaj w środku one się nie mogą respić, tak mi się wydaje. W sensie, no jak nie mogą, przecież one się na dole, kurde, pojawiają, to zawsze tu mogą być. Aczkolwiek tu ich na górze nie widzę, wiem, że tylko są na dole. No dobra, słuchajcie, ściągam te wszystkie rzeczy, zostawiam na razie sobie jeszcze głowę tylko. I zaraz będziemy schodzić na dół, czy tam się dalej... O, tam dalej jest akcja, patrz. Są tam dalej, tylko pytanie, czy jest tam dalej mutant? Czy jest tam dalej mutant? Halo, halo, czy jest mutant? Uwaga. Jest, dobra. Mutant dalej tam siedzi na dole, to nie jest dobra informacja. W każdym razie... musimy tam zejść dzisiaj, musimy tam zejść, kurczę, ej, trochę się boję, nie wiem, co się wydarzy, nie wiem, czy mnie nie zaatakują, czy mnie jakoś nie wyczują. Dobra, ściągamy tą głowę i uwaga, pijemy potę na niewidzialność. Akcja, reakcja, dobra, pijemy to i schodzimy na dół. Teraz tak, nie widać mnie totalnie, mam nadzieję, że oni mnie też nie wyczują w żaden sposób, że nie mają tu żadnych radarów, czy innych tego typu rzeczy. Dobra, schodzimy niżej. Tu widzę, że jest jakieś, to jest chyba jakieś paliwo zasilające, ono się jakoś tak dziwnie mieni, nie wiem, dziwne.
Dobra, zejdźmy trochę niżej i zobaczmy, jak to wygląda. Tu chyba te X-y stąd wychodzą, ale póki co to jest tutaj taki młyn, jak był wczoraj. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dobra, zejdźmy niżej, dobra. O! Do rąk sobie coś wziąłem, dobra, czekajcie, zjedzmy sobie coś. Dobra, czy oni mnie zauważą teraz? Nie widzą mnie. Dobra, nie widzą mnie, jakby mnie widziały, to już by mnie zaatakowały. Ja, z tego co wiem, one jakby nie widzą nas, jak my teraz idziemy i nie są w stanie nas, że tak powiem, gdzie on leci? Dobra, to było niebezpieczne, ja już myślałem, że on na mnie leci. Dobra, jest git. Wiem, że, słuchajcie, sprawa jest taka, nie możemy się zbliżyć do nich na blisko. Jak się zbliżymy do nich na blisko, to mogą nas wyczuć. Mogą wyczuć, że o coś się uderzą, więc my musimy trzymać od nich dystans. Pytanie teraz, jak tu trzymać dystans, jakich jest tak dużo. To jest niebezpieczne, to jest bardzo niebezpieczne. Dobra, słuchajcie, musimy przejść tu przez środek, dobra, tu idziemy. Dobra, muszę iść tak, żeby do żadnego się nie zbliżyć, dobra, tu. Dobra, jesteśmy tutaj, jest git. Dobra. Dobra, co ja... O, tu jest jakiś tunel! O nie, bo tu się zbliżają do mnie. Dobra, tu mamy napisane na tym Armię X, klonowanie, czas trwania, stale zniszczyć polenowa. Dobra, to już widzieliśmy. Dobra, tu do tyłu trochę. Tam z tyłu nic nie jest napisane tego ekranu, dobra. O nie, tu mamy przypał, trzeba przejść tędy. Dobra, przechodzimy tutaj. O nie, bo się zbliżył do mnie jakoś tak dziwnie. Dobra, tu. Tu na bok, dobra. Wejdźmy w ten tunel. Dobra, weszliśmy w tunel. Dobra, tu już ich nie ma, dobra, tu mamy spokój. Dobra, ej, to jest tak przerażające przechodzić między nimi, nie? Bo aż się boję, że mnie coś nie uderzy. Co jest, oni tu włożą na tą maszynę jakąś. Nie, dobra, tam nie da się tego sprawdzić. Dokąd ten tunel prowadzi? Ej, dobra, ja w sumie w poprzednim odcinku wam mówiłem, że całkiem możliwe, że oni mają tutaj jakiś tunel, który stąd prowadzi, ponieważ niemożliwe, żeby oni wychodzili przez naszą willę szefów. To jest niemożliwe. Więc pewnie to jest tunel, którym oni się wydostają stąd i idą w jakieś inne miejsce. Tylko pytanie, dokąd ten tunel prowadzi? Dobra, sprawdźmy go na szybko. Ja co prawda no mam potę na niewidzialnie, szkoda jej trochę, że się nam zmarnuje, no ale już trudno, że tak powiem, trzeba jakoś, że tak powiem, funkcjonować z tym. Dobra, lecimy tu, zobaczmy dokąd ten tunel prowadzi. Mega długi. Ale, o kurczę, co jest, co taki długi jest? Dobra, nie wiem dokąd to prowadzi, ale dokądś to musi O, aż miałem laga. Dobra. Nie, czy to jest? Nie, to jest chyba, to jest tunel, dobra, to jest na 100% ten tunel. To jest tunel, który prowadzi do ratusza. One z ratusza wszystkie wychodzą, no bez, no kurczę, można było się domyśleć. Ty, ja w ogóle bym nie pomyślał, że ten tunel do tego prowadzi, bo jakby ten tunel z zamysłu był tunelem, który miał prowadzić stąd, właśnie z tego... O kurczę, tutaj też się dzieje akcja. Stąd tutaj, z tego ratusza, miał prowadzić ten tunel do willi szefów. A on po drodze prowadzi tak naprawdę nie do końca, znaczy prowadzi w sumie dosłownie do willi szefów, ponieważ on normalnie, czekajcie, czy ja wam mogę pokazać, gdzie on normalnie prowadził, bo to chyba, czekajcie, że tu jest gdzieś jakaś, jak to się nazywa, jakiś wózek, to na pewno coś musi być, dobra, tu jest wózek, dobra, pojedźmy sobie tym. Sprawdźmy, jaka jest trasa, czy ja bym to zauważył, gdybym normalnie sobie jechał do willi szefów tędy. Ja co prawda tędy nie jeżdżę, bo jadę sobie Elytrą, ale jest takie połączenie i czy ja bym to zauważył, no kurczę, musiałbym to zauważyć, że to jest jakieś podejrzane. No, że jedziesz wprost na to, nie? To nawet nie, że mignie. No dobra, no ale tu się przejechało tu, teraz w prawo i jesteśmy już tak naprawdę. Tylko my jakby tutaj to jedzie do wejścia, że się wyjeżdża... O! Tu ostatecznie się wyjeżdża, no i pojechało mi to w drugą stronę. No dobra, niezły przypał, nie? Niezła akcja w tym momencie, no bo... Kurczę, i co teraz? Dobra, ten tunel tu prowadzi, czyli wiemy już skąd one wychodzą. Wiemy, że wychodzą z ratusza. Zamurowanie tunelu nic nie da, bo oni już ten tunel mają tak naprawdę. Zniszczenie maszyny tak naprawdę jest jedynie dobrym pomysłem, ale... Ich już jest tak dużo, że tam nawet się nie da za bardzo niczego zrobić. Tam nie da się podłożyć ładunków. To jest po prostu niemożliwe, żeby to zrobić. Mamy, kurczę, przypał. Mamy przypał. No szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co możemy z tym zrobić. Wiecie co, ja pójdę może do... Wejdźmy tam jeszcze raz i to sprawdźmy, skoro ja mam jeszcze tą potę, ile mam jeszcze? 4 minuty. Dobra, no to jak mamy jeszcze 4 minuty, no to mamy sporo czasu, jeszcze mam jedną jakby co, więc totalnie na chillu zdążymy. Ale, kurczę, no powiem wam, że to jest lipa. To jest lipa, że tu jest taki tunel. I jest on bardzo niewygodny dla nas, no. Tylko nie, za bardzo nie mam pomysłu, jak powstrzymać. To możecie dać pomysł jakiś w komentarzach, jak to możemy powstrzymać tego X-a i co by tutaj można było z tym zrobić. No wydaje mi się, że trzeba przeprowadzić jakiś atak związany z wysadzeniem tej maszyny. Jeżeli wysadzimy tą maszynę, co klonuje te X-y, to całkiem możliwe, że powstrzymamy po prostu ich produkcję następną i będzie trzeba je tylko wybić, a to jesteśmy w stanie zrobić dzięki naszemu oczywiście X-owi 2.0. Dobra.
zobaczmy, jak to tu wygląda. I teraz tak, zbadajmy tą maszynę całą. To bym chciał najbardziej zrobić. Dobra, tu się rozglądajmy ciągle, żeby nic mnie nie zaskoczyło od pleców. Te ziomeczki, jak on się ruszy, on mnie uderzy, jak ja tu przejdę. On mnie uderzy 100%. Bo jak się jest blisko mobów, nawet na niewidzialności, to one uderzają i wydaje mi się, że one mogą działać identycznie. I teraz najważniejsze jest to, żeby... Ciekawe, czy jak ja bym go uderzył, czy on by w ogóle cokolwiek zrobił. Nie... Ciekawe, czy jak ja bym go uderzył, czy on by w ogóle cokolwiek zrobił. Nie... Nie! Goni mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, zostaw mnie! Zostaw mnie! Frajerze! Zostaw mnie! Zastrzelę cię! Jest! Ej, dobra, to nie był dobry pomysł, dobra. A, bo ja się też... Czekajcie, czy... A, tu widać moją rękę, jak ja trzymam broń, a normalnie mnie nie widać, to jest jakieś zepsute. Ile mam jeszcze tej płoty? 3 minuty. Dobra, chyba nam starczy. Albo wiecie co, wypiję na wszelki wypadek, żeby nie było przypału, że ja tam, wiecie, wbiję, a tam się okaże, że... że mi pota zniknie. Dobra, ale udało mi się go przesunąć, chociaż to jest jakiś plus. Dobrze, że mnie wszyscy nie zauważyli. Jakby mnie wszyscy zauważyli w tym momencie, to byłby koniec już, nie? Dobra, przejdźmy tędy, przejdźmy tu bokiem, dobra. Nie patrzcie tak tutaj w tą stronę. Dobra, teraz na spokojnie. Dobra, przejdźmy tutaj i teraz tak, one wszystkie przy tej taśmie stoją, tak jakby. I... Myślałem, że chce mnie uderzyć. Zróbmy tak. Weszliśmy do środka, one tutaj nie wchodzą. Dobra, jesteśmy na tej taśmie produkcyjnej. Nie wiem, tu się one pojawiają chyba. Ja nie chcę tam się zbliżać, nie chcę, żeby mi się coś stało. Żeby mnie coś jakoś zmieniło. Dobra. One tu wszystkie przy tym stoją. Dobra. Dobra, przeszliśmy przez nich. Przeszliśmy przez nich i mnie nie zaatakowały. Dobra, jest git. Tu jest ten mutant. Nie, dobra, bierzemy się stąd. Mam już dość tego miejsca, nie? To, co tu się wyprawia, to jest jakaś głowa mała. Ja... Znowu powiedziałem głowa mała, miałem nie mówić tego. Nie głowa mała. To, co tu się wyprawia, to jest jakiś cyrk. Cyrk na kółkach, tak dzisiaj będziemy mówić, że to jest cyrk na kółkach. Nie wiem, dobra, ja muszę to komuś powiedzieć. Ja chciałem Dave'owi, no bo to w końcu nasza willa jest, a ja go nie mogę znaleźć. Nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, strasznie ciężko. Jak tutaj działać z kimś, jak... Kurczę, nie ma Dave'a w takiej sytuacji, ja powinien być, nie? No dobra, weźmy, załóżmy sobie tutaj wszystko, może tak, rytrę i wracamy z powrotem do mojego domu. No cóż, widzowie, no, że tak powiem, odkryliśmy tunel, którym faktycznie wychodzą X-y przez do Palionowa i się przemieszczają stamtąd, czyli potwierdziło się to, co myślałem w poprzednim odcinku. Wiemy, że po prostu, no, wychodzą sobie z ratusza jak gdyby nigdy nic i to jest ich sposób na rozpowszechnianie się, więc już wiemy, że problemem ich pojawiania się jest to, że jest maszyna, która ich bez przerwy tworzy, a dodatkowo wychodzą bez przerwy z ratusza w samo centrum Palionowa.